jest zarobku. A no co? Dzisiaj coś gotujemy? Gotujemy, no właśnie widzisz. Przygotowuję specjalny przepis z 1885 roku. Naprawdę? Lucyny Ćwierciakiewicz. Galareta pomidorowa. Poważnie mówisz, galareta z pomidorów? Nie wiem, co to będzie, ale czy podejmujesz się... No, choć zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odtworzymy tę galaretę. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. W dzisiejszym odcinku zabieramy się za odtwarzanie galarety z pomidorów. Przepis pochodzi z jedynych praktycznych przepisów Lucyny Ćwierciakiewicz. Czym jest galareta z pomidorów? Czym jest? Nie wiem. Ja też nie wiem, ale się dowiem. Ale potrzebujemy dojrzałych pomidorów pokroić w plastry. I jakie tutaj pan Broda załatwił nam pomidory? Mamy zwykłe pomidorki, mamy czekoladowe pomidorki i mamy trzy gatunki różnych jeszcze koktajlowy. Kroimy w plastry i gotujemy następnie na wolnym ogniu, dolewając tylko tyle wody, aby się nie przypaliły. Następnie, gdy rozgotują się na masę, odcedzamy sok i dodajemy do soku dużo ilości cukru. Dokładnie na kwartę soku jeden funkt miałkiego cukru. Gdy ten cukier się rozpości, zagotować to trzeba na mocnym ogniu raptownie. Podawać do baraniny z rożna, zająca, kaczek pieczonych. Czy pan Broda ma baraninę, zająca albo kaczkę pieczoną? Wszystko naraz mam. Tego keczupu jest 220 gramów cukru. To jest keczup będzie. Keczup myślisz to będzie? Kuźwa, no to ja jestem ciekawy, co to będzie. No dobra, spróbuję. Czemu mam nie spróbować? Wszelkie pomidory, jakie były do kupienia, zaczęliśmy gotować. Aż do całkowitego rozpadu na pomidorowe atomy. Jednocześnie trzeba dolewać troszkę wody, aby to się nie zredukowało na całkowitą pulpę. Pół godziny się już gotuje. Wygląda to jako zupa pomidorowa. Potrzebujemy z tego sam sok. No, jeszcze poczekamy. Połączyć z cukrem. Stop. I teraz dochodzimy do kluczowego momentu. Jako że pomidory lubią techno, to musicie najpierw odpalić coś konkretnego. Następnie przegotowany miąższ, a właściwie już same pestki i skórki, należy przecedzić, aby uzyskać sam czerwono-pomidorowy technosok. Bierzemy teraz składnik znany z wielu katowickich imprez Mayday. Cukier. No i dużo tego cukru było, pomimo, że ciągle w tle jakiś głos odzywał się do mnie, by zakończyć tę imprezę. Jednak Broda tak się wkręcił w gotowanie i poszukiwanie galarety, że musieliśmy to doprowadzić do jeszcze większej redukcji. I trwało to łącznie chyba ze 2 godziny, słuchajcie. To była przejażdżka długodystansowa. I w momencie, kiedy byłem już całkowicie zrezygnowany i już chciałem całkowicie odpuścić, zaczęło się dziać coś dziwnego. Wiesz co, kończmy to, bo ten przepis jest do bani. Ja tutaj widzę, że to się nic nie robi. No, gotujesz i co jest? Nie wiem. Jest ta galareta w ogóle, no... Czekaj, coś tu jest, to jakby się... No, galarety nie widzę. Zobacz, co my tu mamy. To są galareta. Ty, coś je... Ale to jest galareta, czy to jest kuźwa? No galareta. Galareta. No
Normalnie jest galareta się robi z tego. Kuźwa. Czyli ten sok z pomidorów łączy się z... Jeszcze więcej mamy, zabawać. Patrz, ale ty mówisz, że to będzie ketchup, a to jest normalnie coś... Cukierki. Cukierki normalnie, no i galareta. Pachnie karmelem, takim lekkim. Nie, ja bym nie powiedział karmelem. Dżem. Dżem z pomidorów. Ale nie ma takiego, że ja... to są niedobre. Ty to normalnie jak jest dżem. No można z herbatą. Kurwa, dżem zrobiliśmy. No tylko, że dużo pomidorów na to musi zejść. To nie kojarzy się z żadnym ketchupem, ani z sosem pomidorowym w ogóle. I nie ma takiego, że poczucia, że to są niesmaczne, że to jak to z pomidorów, pomidory na słodko. Nie. Absolutnie nie. To jakby konsystencja podobna do dżemu z śliwki. A w smaku nie jest to kwaśne. Pół kilo cukru. Pół kilo cukru. Pół kilo cukru. To jeszcze ile tam? Złoty 50? No to mamy w sumie całe kilo takiego prawdziwego słodycza. Z pomidorów. I w takiej cenie. Słuchaj, no to twoje dzieciaki będą miały pomidorowe cukierki. Następne trzeba ogórki na pewno, wziąć. Na pewno to chleb posmarować masełkiem. Tak, ale to właśnie rano, śniadanie. Wiesz co? Teraz włożymy to do słoika. O! Wystygnie, a rano, jutro posmarujesz sobie chlebek z masełkiem, z gorącą herbatką. I zobaczę. Powiesz, jak to będzie. Zobaczę, no. Bo to powinno stężeć jeszcze bardziej. Szanowni Państwo, galaretka z pomidorów tylko na Żarłok TV. Przepis z 1885 roku. Do baraniny ona to chce dawać, czyli to na słodko. Jak na przykład teraz podają sosy z porzeczki, z wiśni do baraniny, no to z surowiny. Słodko-kwaśne. No i tu jest, tylko to mniej kwaśne, bardziej trochę słodkie. Słodkie, tak. Ale nie ma tego poczucia, że to są słodycz taka jako ciasto, tort jakieś. I to tak samo będzie dobre smakowało. Do oscypka też byłoby dobre smażonego na patelni, zamiast żurawiny. Zamiast żurawiny. Galaretka z pomidorów, no. To ja idę przekładać to do słoika i chowam. I proszę bardzo, i tutaj zapraszamy do spożycia, spróbowania. O, oliwek to ja nie lubię. To nie są oliwki. Piszę oliwki. A bo to jest po starym tym. Co to jest? No właśnie, to jest pytanie, dobre. Tak mi się wydaje, smażony pomidor. No. Czyli co, jak byś to określiła, że co to jest? No co to jest? To jest normalnie dżem z pomidorów. I to jest z pomidorów czerwonych? Tak. To z zielonych właśnie podobnie wychodzi. Podobnie mówisz? Mhm. Ha, no widzisz? I tutaj jest sam sok. No dobre to jest. Trochę za słodkie moim zdaniem. Za słodkie. Da się jeść? Mhm. No, da się jeść. Musiałabym się zastanowić, tak, nie wiem, gdyby to było może mniej słodkie, to by można podawać do mięsa. No to mówisz tak jak Ćwierczakiewiczowa, bo Ćwierczakowa zaleca to do baraniny serwować, do mięs wołowych, takich ciężkich mięs właśnie. No właśnie, mówię, że można by to, tylko że moim zdaniem to jest trochę za słodkie. To powinno być bardziej... Czuć tego pomidora, ja ponieważ znam ten smak pomidora smażonego,
No to go wyczuwam tu, ale moim zdaniem to on jest troszeczkę może za słodki. I wtedy do mięsa by się to nadawało, do czerwonego mięsa. Tak, no to jak za słodki, to może z majonezem zmieszać. Nie. To już bym prędzej z papryką zjadła. No z papryką marynowaną to nie. Musztarda chyba też się nie nadaje. Tak, tak, da się zjeść, to jest dobre. Ja to robiłam z zielonych. I ten zielony bardziej pasuje do mięsa. Tylko, że tu jest, to jest za słodkie. Ile wyście tego cukru tam według tego dawali? Ale tak to może być właśnie. Podawane do czerwonego mięsa, do baraniny. No na pewno, bo to akurat taki specyficzny smak ma baranina. Miał taki... Bo to jest z samego soku. A jak ty robiłaś dżem z zielonych pomidorów niedojrzałych, to one są twarde. To co twarde, o to chodzi. I mało soku mają. One dopiero wydają wszystko z tego miąższu swojego. No to musiałaś odcedzać ten miąższ czy z tym miąższem? I musiałam, wiesz, później pewno przecierać. Przecież. Bo też takie było, takie właśnie. No to jest gładziutkie. No i właśnie, ja też chyba przecierałam. No gładziutkie dlatego, że z samego soku robione. No. A ja robiłam z całego pomidora, bo zielony to jest twardy. A my, szanowni państwo, na razie się żegnamy i jeżeli próbowaliście galarety z pomidorów, to koniecznie dajcie nam znać. A jeżeli nie, to polecamy spróbować. Przepis działa. Żarłok.